Dobrze jest? Bardzo dobrze. Będzie ci lepiej, jak będziemy tak patrzeć na ciebie? Tak, 200 osób na mnie patrzy i co? No właśnie. Z muzyką byłem związany od małego. Chodziłem na lekcje gry na keyboardzie oraz na taniec towarzyski. Jednak w klasach gimnazjalnych zacząłem interesować się muzyką klubową oraz DJ-ką. W liceum miałem już za sobą pierwsze występy w klubach oraz na imprezach okolicznościowych. Później wiadomo, życie zweryfikowało. Wyjechałem za granicę i byłem kierowcą zawodowym przez 7 lat. Poczułem, że nie do końca zajmuję się tym, co naprawdę sprawia mi frajdę. Podczas pandemii, lockdownu zacząłem grać sety DJ-skie online. Widząc, jak duże jest zainteresowanie, uznałem, że nie ma co tu dłużej siedzieć, wracam. Po powrocie doszedłem do wniosku, że puszczanie muzyki to nie wszystko, na co mnie stać. Zapragnąłem być wodzirejem. Po odbyciu kilku szkoleń wiedziałem, że moje umiejętności muszą iść w parze z wysokiej klasy sprzętem. Miałem przeczucie, że muszę dobrze wystartować w rynek. Po rozmowie z osobami z branży nabrałem pewności, że mój pomysł na działalność gospodarczą ma szansę dostać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Na mojej liście były tylko 4 rzeczy: głośniki, lampy, głowice obrotowe i mikrofon bezprzewodowy na główny. Udało się. Dostałem wsparcie z funduszy europejskich. Dziś nawet koledzy po fachu mówią: stary, jaki sprzęt! Grubo! Moim znakiem rozpoznawczym jest frak. Z taką prezencją ludzie patrzą na ciebie inaczej. Staram się zawsze wytworzyć taką atmosferę, żeby wszyscy goście czuli się komfortowo, a para młoda zaopiekowana. A, bo nie powiedziałem, moje ulubione imprezy to wesela. Razem z gośćmi tworzymy animacje taneczne, prosta zabawa, prosty układ, który sprawia, że i starsi, i młodsi bawią się wspólnie na parkiecie. Uwielbiam ten weselny klimat. Film współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.